Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i nareszcie zapraszam was do zabawy w Paryżu. No, wstęp do zadania mamy już za sobą, teraz czas na planowanie, etap drugi. Tutaj za wiele planować się nie możemy z tej racji, że przechodząc zadanie po raz pierwszy, raczej jesteśmy zdani na takie podstawowe, powiedzmy, wyposażenie czy możliwości, jakie nam oferuje gra. Ale przechodząc tutaj po raz kolejny, na pewno będziemy mogli kombinować coś więcej. No, to jakąś broń do wyboru, bardziej kwestia wyglądu, aniżeli jakieś właściwości czy statystyk. Podobnie jak nasze przebranie, możemy iść w garniturze agenta 47, czy w białym garniturze, no, niech zostanie smoking. Jakby były białe skarpetki, to bym chętnie założył może do niego, ale tak to niech zostanie jak jest. No i ewentualnie dodatkowe wyposażenie. Tutaj jak najbardziej moneta, myślę, że może nam się przydać. Podobnie jak wyposażenie numer 2, no tu może by było coś ciekawego, współczesna strzykawka ze śmiertelną trucizną, no ale właśnie, zobaczymy, wyjdzie wszystko w grze, myślę, że pierwsze podejście przejdziemy standardowo, a przy drugim będziemy mogli się pobawić coś więcej. Welcome to Paris 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 40. Okej, no dobra, wszystkie dziwne zachowania. Czy wejście przed kadr tutaj kamery, czy w kadr kamery? Okej, jest dziwnym zachowaniem, bądźmy dobrej myśli, że nie. No dobra, ale impreza się nie może zacząć bez nas, więc idziemy do środka. Trzeba przyznać, że jest tu stosunkowo ciemno, ale mam nadzieję, że w środku błysk reflektorów, no, zmieni to nieco otoczenie. No, ktoś tam idzie. To jest Viktor Novikov, head of Sanguin and ringleader of Iago. Quite the resume. No ładnie, ładnie wygląda na prezesa. Myślę, że tutaj nie byłoby to zbyt mądre, żeby wyciągnąć broń nawet z tłumikiem i strzelać do niego, więc poczekamy na nieco bardziej dogodną okazję. No, problem tylko, że cały czas za nim chodzi ochroniarz. If you'll excuse me, Congressman, urgent matter. Do enjoy your evening. Okay, no to się robi ciekawie. Goddamn artists. What the hell is he up to now?
No, odciągniemy go od ochroniarza, a tu mamy jakiś pokaz. Dobra, zaraz do niego podejdziemy. Chętnie bym zobaczył start pokazu, jak to wygląda. No, pierwszy rząd dla nas. Zacznie się to w ogóle jakaś impreza. Muzycznie brzmi, jakby miało być zaraz jakieś ostre wejście. Okej, okay. No my klaskać się nie możemy, ale jest wejście, jest muzyka, zaczął się pokaz, więc i my możemy zacząć naszą tajną misję. Ludzie już się zainteresowali tym, co tu się dzieje, więc my zainteresujemy się tym, co słychać się na zapleczu. Z tego, co się zorientowałem, poszedł on gdzieś tutaj. I can't believe he's actually here, you know, like in the same room as us. Helmut Kruger's been my role model since college. So if he kisses your hand. Im się wydaje, że my jesteśmy Helmutem Krugerem. To może być zabawne. Bierzemy tę misję. Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features. And the two of you already share a striking resemblance. No to całkiem fajnie zapowiada się ta możliwość. Na pewno będziemy ją śledzić. Okej. Okay. Dowiedz się czegoś więcej o Helmucie. No to lecimy. Możemy tutaj wejść? Jest jakaś rozmowa dla VIP-ów. Okej. Rozumiem. Nie możemy wejść. Spróbujemy gdzieś trafić na miejsce, to jest 110 metrów, więc bieg jak najbardziej się przyda, chociaż nie wiem, czy warto być tu spoconym. Spróbujemy właśnie zajść tam jakoś od zewnętrznej strony, ponieważ tak samo była misja na statku, możemy często wyjść właśnie trochę poza ten obszar naszej misji. No i spróbować dojść na miejsce w nieco inny sposób, niż by się mogło wydawać. Zresztą pytaliście też, no właśnie, co z innymi możliwościami, jak będziemy to ogrywać. Myślę, że skupimy się na pewno na wszystkich możliwościach, jakie gra nam tu oferuje, czyli tak w przypadku... Okej, w przypadku poprzedniej misji była taka opcja, żeby... O, jak tam nas nie wpuszczą, to tu wejdziemy. Aha. Dobra, ktoś się zainteresował tematem, ale nas jeszcze nie widział. Spróbujemy wejść tam do środka w takim razie. Chociaż oni chyba bronią tam drzwi. Aha, tu ktoś idzie. Kolego. Niedobrze. Trochę w niefortunnym miejscu może się pojawiłem. Chyba, że udałoby nam się go zaskoczyć jakoś od tyłu. No, kolego, nikt cię nie widzi? Oby. I pożyczymy sobie to ubranie. Dobra. I tyle nas widzieli, panowie. Gorzej jak znajdą ciało. O właśnie, bo tu się rozeszli. Może być nie tak fajnie. Tu widziałem za to dobry sprzęt, ale jeżeli nas nie ma jakoś blisko tego ciała, no to nie powinno być też jakichś większych problemów. Coś tutaj mamy. Zbadaj. Grafik... pokazu fajerwerków. A, kolejna możliwość. No zobaczymy. Może się przyda niebawem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A tu moglibyśmy wejść jeszcze do środka. No właśnie, taki był plan, żeby od razu tu wskoczyć. No ale... Aha, tak. Mamy miejsce, żeby schować ciało. Ewentualnie jakby zabrali nam broń też... Aha. Idziemy. Znaleziono ciało, ale nas... nie odkryli. No dobra, może to nie jest najlepsze rozwiązanie, tak porzucać te ciała. Tak powiem przy pierwszym. Yes. Classic Helmut Kruger. Okay, now give me that humble, authentic smile that made the girl swoon during the recession. All right. Oh, perfect. There. Okej, okay, przy pierwszym podejściu zrobimy to tak trochę niedbale, czasem będą mogli nas wykryć. No. Ale myślę, że unikniemy jakoś większych problemów. Zobaczymy. No i tak samo jak te możliwości wspomniałem. Na pewno sprawdzimy wszystkie możliwości, jakie tutaj wchodzą w grę. A czy ewentualnie jeszcze tam później dodatkowe wyzwania? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy. Jak rozumiem, mamy odprowadzić tego pana gdzieś tutaj na bok. Niestety tu ktoś chodzi, kto mógłby nas znać, więc dobrze by było i go zlikwidować. Ponieważ inaczej się nie dogadamy. Okej, okay, no dobra, myślę, że nasz ten kolega nie ucieknie jakoś specjalnie daleko.
Mamy go na oku w każdym razie. A ty, kolego, co, będziesz tutaj stał tak cały czas, czy... Może możemy tam iść? O! I o to chodziło. Dobra, dobra, dobra. Tam pan jest odwrócony tyłem, a ten zaraz będzie tutaj... ...by spał. Ciao. No tak, czyli rozmawiał z Dalią, a my mamy zdobyć jego przebranie. Myślę, że jak nie ma, czy jest ochroniarz? A ta kropka chyba leży tam w środku, mam wrażenie. Jeszcze takie małe rozeznanie w terenie. Yeah, Dan, it's me. Oh, you're watching the live feed. No, not anytime soon. Actually, I'm doing this thing for Dalia Margolis. It might take a while. Don't ask. Of course you'll get your 10%, Dan. Look, we both know that I'm past my prime. There's no way but down, Dan, and it's not like I've been an ascetic here. But zdecydowanie way, może być już tylko gorzej. I can leave the... Yes? Nie, 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 ci... nie przeszkadzaj sobie. Nie przeszkadzaj sobie, rozmawiaj dalej. Jestem drzewem. Jestem drzewem. No dobra, odejdziemy kawałek. Uła. Tu chodził ktoś zainteresowany. Coś tu tak kolejnego. Wyjątkowo dużo tych kolegów do obezwładnienia mamy. Nie wiem, czy się wszyscy zmieszczą w naszej kryjówce. Okej. No dobra, wskakuj do kumpla. Jak was znajdą, to przynajmniej będzie można zwalić to na jakąś chwilę uniesienia. A ty, kolego, przydasz nam się tutaj. No, uparty gościu. Dobra. Skryjemy się jeszcze tutaj gdzieś. Nie ma nas tutaj. O, i spróbujemy tak, o właśnie, w nieco bardziej tajemniczy sposób podejść do niego. Nie chciałbym go likwidować jakoś brutalnie. O, weź tu papieroska. No i nareszcie pojawił się odpowiedni moment, żeby pożyczyć jakieś ubranie. Nic by się nie stało, gdyby nam je od razu dał. No ale cóż, weźmiemy go trochę tam, zaprowadzimy może do ogrodu, żeby nie było, że ktoś tutaj wyjdzie, znajdzie ciało później. No to różnie by się mogło skończyć. Jest, pozbądź się, tak, rozumiem, że moglibyśmy wrzucić do wody, nie wiem, to chyba sekwana będzie. No, ale to chyba nie byłoby najlepsze rozwiązanie, tak, to... Okej. Dobra, coś walnęło, nie ma nas tutaj. Nie ma i nie było. Musimy chyba jeszcze, tak, zadzwonić do tej koleżanki, czyli rozumiem, że leży tu gdzieś jego telefon. No to bierzemy i pogadajmy. Dalia, Helmut here. Remind me again, where were you supposed to meet? Second floor, Voltaire suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or...? No, no, it's essential that you walk the runway. Do the job, then come see me right away. No dobra, czyli mamy zrobić, co do nas należy, swoją robotę. Jak rozumiem, mamy dać się umalować. No ładnie, ładnie. Czego się nie robi w tej pracy? No ale... No Helmut, we własnej osobie. No, ale no cóż, jak trzeba, to trzeba. Co tutaj jest za przycisk? Włóż monetę. A, rozumiem, możemy to otworzyć, ale może nie będziemy robić zamieszania w takim momencie, gdzie wykonujemy jakąś możliwość, tak jak mówiłem wcześniej, na pewno spotkamy się tutaj nieraz, wykonując wszystkie kolejne możliwości. Tak, tylko poprawić, no, jak to ładnie określone, kurczę, no ładnie, ale... Trzeba przyznać, że fajnie wychwycili klimat właśnie takich pokazów mody, czy tego backstage'u całego. No i to trzeba przyznać, że twórcy się postarali. Prawdopodobnie w tej części, czyli w epizodzie pierwszym, mamy dostępną tylko tę misję, ale no na pewno możemy do niej wrócić co najmniej kilka razy i zabawić się na różne sposoby tutaj w te zabójstwa, tak jak tu było wspomniane wcześniej, możliwości, czy ewentualnie później wykonać pewne wyzwania. Połamania nóg. Dziękuję bardzo. Z takimi życzeniami to aż strach teraz iść do góry. No dobra, dobra.
Ominiemy tego pana. I lecimy wyżej. Wyżej. Nie, tu jest gdzieś. A, przejdźcie po wybiegu. No ładnie, myślę, że mamy umalowanie iść do koleżanki, a mamy najpierw rzeczywiście zrobić swoją robotę. Nie wiem, czy potrafię chodzić po wybiegu. Ale spróbujemy. No to nasz wielki moment. Okej, tak. Trochę nas znosi, chociaż może tak ma być, że idziemy do środka. Trzeba przyznać, że chyba... O, 15 sekund słabe, no to bardzo fajnie. W złą branżę weszliśmy, no te pokazy, jak widać, też nam tutaj wychodzą. Może byłyby lepiej płatne. A na pewno sumienie czystsze, chociaż chodzenie w makijażu jako facet, no tak... Ale od pokazu do pokazu można, no. Okej. Mamy za to teraz przyjemniejszą część naszej misji, czyli spotkać się z panią Margolis. No, ciekawe, co z tego spotkania ma tu wyniknąć. Mam nadzieję, że nie robimy to za jakiegoś lokalnego żigolaka, tylko będzie jakaś ciekawsza akcja. O, coś się przycięło, ale na szczęście wróciliśmy do gry. Już się wystraszyłem, że na dobre się tu gdzieś... pożegnaliśmy z zabawą. A, pani jest jeszcze wyżej. No dobra, tu się schody kończyły, trzeba znaleźć kolejne. Wygląda na to, że tu jest jakaś klatka schodowa. Pod nami chodzi cel numer 2, jak się domyślam. No, panowie tutaj nie. No i tak jak widać, te lokalizacje są naprawdę ogromne. Naprawdę twórcy tu się nieźle przyłożyli, żeby to robiło wrażenie. No i żeby było gdzie tu biegać w tych misjach. Okej. No dobra, czyli nasza koleżanka siedzi gdzieś tutaj, jak rozumiem. Ty idziesz też do niej, kolego? Nie. Access to the auction and a private audience with Dahlia Margolis. Nicely done, 47. Prywatny wstęp. A ty, kolego, co tu chcesz? Idź stąd. To jest prywatne spotkanie. O, właśnie. To my pogadamy. So, Helmut, you accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show, so Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica, and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. Toż wiem, skąd się wzięło sayonara powiedzenie. Od cyjanku, tak? To dzwoni. We've got trouble. Okej. Żebyś ty wiedział, jakie masz kłopoty. Możemy ją udusić, ale widziałem zarówno cyjanek, jak i kieliszek, więc jest mała nadzieja. Yes. Well, it's a little late now, isn't it? No, no, I'm gonna deal with this immediately. Nie patrz. She knew what she was getting into. Put a detail on her and if she shows signs of cracking, pull her out. Fine. We'll talk later. No zobaczymy, może uda się wznieść jakiś toast, jak się nie uda, to po prostu udusimy. No bywa i tak. No właśnie, nie mamy specjalnie jakichś założeń, w jaki sposób mamy ją zabić tutaj. Sorry about that, Helmut. So, a toast to a fruitful collaboration. Here, here. Jak najbardziej. Okej. Jak smakuje? And Helmut. Już pójdziemy that sobie. That is Dahlia Margolis, supermodel turned spy master. Well done, 47. Viktor Novikov Listen, is next. If you can hear me, you've been in an accident. I'm gonna get some help, but just, yeah, stay there, okay? Okej. No właśnie, bo zauważyłem, że ochroniarz na mapie zaczął się poruszać, więc postanowiłem skryć się w szafie. Nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce, patrząc na to, że właśnie trwają poszukiwania.
No i tam ktoś by mógł nas namierzyć jeszcze. Być może niezłą opcją było udusić ją po prostu i tak jakoś wyjść stąd po cichu. Tym bardziej, że nasz cel chodzi gdzieś w okolicach wybiegu, więc spokojnie moglibyśmy go też z tego pokoju zlikwidować, gdyby już no, nie był tak naznaczony. Dobra, poszukiwania zakończone. Widzę, że zapakowali ją do worka. Może jeszcze nie będę wychodził. Już zobaczymy, tak? Mhm. A ty co? Bo będzie na ciebie. Nie wiem, jak wyjdę z szafy, to może być takie trochę dwuznaczne, szczególnie, że mamy tutaj... Kolego, ty nas widzisz, czy nie? Mamy tutaj, no, takie, no, trochę dziwne to zachowanie by wyszło. No, ale z drugiej strony ten kumpel chyba stąd nie wyjdzie. No dobra, to może zapis. No to jak to mówią, raz kozia śmierć. A nic, byłem sprawdzić tylko, czy mnie tam nie ma. Zresztą jestem artystą. Nikt nie rozumie dzisiaj artystów. Ech, no dobra, mieliśmy jeszcze jakąś możliwość z fajerwerkami, jak dobrze pamiętam. Warto by było ją śledzić. Myślę, że taki finał byłby jak najbardziej w sam raz. Potrzebujemy przebranie technika. Nigdzie nam nie gra nie podpowiada, gdzie takie przebranie możemy zdobyć, ale wydaje mi się, że mieliśmy jakiegoś technika na klatce schodowej. Jeżeli się nie mylę, to całkiem niedaleko. Zamknij te drzwi. Otwórz te. Oho. Panie, no jesteś z ekipy, grzebiesz przy sprzęcie, więc wszystko wskazuje na to, że jesteś technikiem. To nie jest mój najszczęśliwszy dzień, chociaż z drugiej strony kto by się nie chciał przytulić z agentem 47. No dobra, przebieramy się, jak i pożyczyć mu swojego stroju. Dobrze, że tu te ubrania na każdego pasują, okej. No i lecimy dalej, właśnie to by było jeszcze dodatkowe utrudnienie w grze, jakby był na przykład gruby technik i no jemu nie możesz zabrać ubrań, albo byłbyś bardziej podejrzany. Pozostawimy go tu gdzieś na półpiętrze, myślę, że na upartego dałoby radę zrobić to mniej więcej tak, że zamykamy go w jakiejś szafie, gdzieś może niżej albo coś, no ale to by trochę trwało. My idziemy znaleźć pilota do fajerwerków i zobaczymy co tu będzie. A to biorę. When everyone is looking at the sky, no one is looking at you. No dobra, alright, lecimy dalej. Jak rozumiem, mamy odpalić fajerwerki, zrobić bardzo fajny pokaz, no ale wolę się jednak chyba przebrać w strój tego gościa, jakoś tak w okolicy nas bardziej szanują, gdy chodzimy w ten sposób przebrani. Nie jesteśmy takim popychadłem, tylko no, szefem wszystkich szefów, można powiedzieć, a przynajmniej wszystkich modeli. Okej, widzę gaśnica tutaj jest, a nóż nam się przyda, w końcu będziemy igrać z ogniem. No, a nóż, zrobimy też coś dobrego. No, a nasz celu, gdzieś ty tutaj jest. Zobaczymy, czy to dobry moment, żeby odpalić fajerwerki. A dziękuję bardzo. No to super. No to idziemy zakończyć. Dlaczego nie powiedziałeś, że ja też wychodzę na scenę? Kolego? Mam ci położyć ten pokaz cały? Okej, zapowiada się to całkiem ciekawie. No to wychodzimy, tak, go, go, go. Z tą gaśnicą też w ogóle będzie stylowo. A dziękuję, dziękuję, nie trzeba. Dobra, przypuszczam, że te panie muszą zejść stąd. A w sumie... Może położymy im ten pokaz, tak? Niech zainteresują się fajerwerkami. Ale to niech będzie takie konkretne wyjście. Panowie ruszą do przodu. No, ruszyli. To zaczynamy pokaz. Ta mina. No nie, no nie. A gdzie zbyt wcześnie? O, to nie miało tak wyglądać? Dziękuję. Okej. Dobra, ochroniarz widzę zainteresował się pokazem, a może fajerwerkami, więc jest nieźle. W sumie na opartego moglibyśmy go tutaj nawet udusić. Ale wolę chyba obejrzeć sobie fajerwerki, a później się zająć naszym celem numer 2.
O kurczę, tylko tutaj jest ochroniarz. Myślałem, że właśnie tak na finał go tu fajnie załatwimy w tej okolicy. A tu nie za bardzo. No i bardzo dobrze. Jesus, tak. No dobra, ochroniarz nas tu pilnuje niestety, więc nie wiem jak to wyjdzie. Kolego, to miałeś oglądać fajerwerki. Łap to. A my się zajmiemy tutaj. Tobą. Okej. Okay. Nie wiem, czy zamknąłem drzwi za sobą. Nie do końca, więc może dla pewności jeszcze, żeby się tylko nie obudzili od tych wybuchów. Skręcimy mu kark. Idziemy do wyjścia, tak? Znajdź wyjście. Jeszcze... Zabójstwo wręcz. Myślę, że całkiem fajne. O właśnie, niewykryte. Możemy iść spokojnie do wyjścia. Rozumiem, że te białe kropki raczej nie będą nam się przyglądać. Znaczy, nie mamy tu białych kropek. No kolego, lecimy stąd. I to dosłownie lecimy. Nie chcą nas tutaj. Pokaz się skończył. No i w ten sposób kończy się nasze pierwsze podejście do tej misji. Uciekamy. No i to się nazywa wyjść z klasą. Mam nadzieję, że ich tam posprzątają. To raczej nie było nasze zadanie, tak sprzątnąć ciała. Po prostu, tak, ktoś miał zginąć. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor! Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Misja wykonana. No to teraz nam wpadną punkty doświadczenia. Wykonaliśmy też kilka wyzwań, tak powiedziałem. Nie wiem, czy zrobimy wszystkie wyzwania. Zobaczymy zresztą, jak się seria przyjmie na kanale, czy jak wam się spodoba, ale na pewno wykonamy wszystkie możliwości, typu właśnie fajerwerki, czy gdzieś tam wcześniej przebranie się za tego modela. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami Korle, trzymajcie się, hej, i niebawem znowu widzimy się w ostrej akcji w Hitmanie. O... No, naprawdę przyjemna gra.